Cześć, witamy Was w kolejnym Zielnikowym Spa. Mam przyjemność gościć Martę oraz Monikę z mojej farmy urody, które po raz kolejny przygotowały dla nas rewelacyjne przepisy. Oczywiście na naturalnych octach. Opowiedzcie mi, dziewczyny, co tutaj przygotowałyście, co chcecie nam pokazać. Przygotowałyśmy dzisiaj dla Was dwie propozycje mgiełek do ciała. Pierwsza propozycja to jest brzuch, uda, pośladki, czyli to wszystko, z czym my kobiety mamy największy problem. I to proponujemy Wam ocet kocankowy, rewelacyjny na pajączki, ocet nagienkowy, czyli wszelkiego stępy, blizny oraz ocet krwawnikowy. Dlaczego ta mieszanka? Dlatego, że połączenie tych wszystkich rzeczy to jest to, z czym borykamy się na nogach, czyli zarówno mamy cerę naczynkową, mamy rozstępy, mamy celulit, często właśnie tyjemy, chudniemy, w związku z tym ta skóra jest rozciągana i jest po prostu ściągana i traci poniekąd swoją elastyczność i te wszystkie trzy zioła są właśnie w mieszance po to, aby zapobiegać zarówno powstawaniu celulitu, jak i powstawaniu rozstępów. Druga nasza propozycja to jest mgiełka nadająca energię, tak zwana energetyzująca. Jest to połączenie również trzech składników, czyli czarny bez, który jest pięknie pachnie, jest mega aromatyzujący. Dodatkowo jeszcze jest ocet różany oraz ocet z bursztynu. Tak, bursztyn ma bardzo silne działanie regenerujące skórę i w ogóle przyspiesza odnowę komórkową. Bardzo też pozytywnie wpływa na kolagen, na elastynę i na kwas hialuronowy w skórze. Bardzo fajnie jest tutaj dodać też ocet różany, który naturalnie wyrównuje kolory skóry, jeżeli ktoś korzysta ze słoneczka. No i oczywiście mój ukochany i po prostu uwielbiam, tak samo jak Marta, ten zapach octu z bzu czarnego i on bardzo pozytywnie wpływa na naczynka, na skórze. Przygotowanie takiej mgiełki do ciała jest bardzo proste. Wystarczy w oddzielnej buteleczce wymieszać te trzy składniki, na wierzch nałożyć jakąś fajną nakrętkę z atomizerem, żeby ułatwić nam spryskiwanie mgiełki na ciele. Nie rozcieńczamy tego, po prostu mieszamy trzy składniki i mamy gotowy produkt. Jest to produkt do korzystania w zasadzie codziennie. Jest polecany przez nas do stosowania po kąpieli, kiedy nasza skóra jest sucha, bardzo często swędzi, jest zaczerwieniona. Ocet bardzo fajnie tonizuje skórę, łagodzi wszystkie podrażnienia. Teraz latem, kiedy wokół nas jest mnóstwo owadów, które koniecznie chcą się nabić naszych krwi, żeby zapobiec wszystkim bąblom, swędzeniu, warto też używać mgiełki na bazie octu, dlatego że bardzo fajnie zapobiega, łagodzi ten moment swędzenia, tego kiedy powstają nam bąble na skórze, nam czy też naszym dzieciakom, jeżeli biegają po podwórku. Dlatego fajnie też mieć zawsze gdzieś latem w torebce taką mgiełkę do ciała. Po prostu coś nas ugryzło, wiemy, że zaczyna swędzić, pryskamy octem i mamy po kłopocie. Nic tam się nie rozwija, skóra nie swędzi, tak samo po kąpieli. Warto stosować ocet, mega łagodzi, a przede wszystkim wyrównuje pH, dlatego że podczas kąpieli stosujemy dosyć silne środki myjące, które no niestety bardzo często wysuszają nam skórę. A teraz latem wiele kobiet nie lubi uczucia takiego tłustego filmu na skórze, dlatego po wyjściu z kąpieli dziewczyny mgiełka na ciało, tak samo w czasie dnia po prostu spryskujemy ciało mgiełką, a efekty będziecie widziały bardzo szybko. Dlatego polecamy, bardzo prosta w przygotowaniu, ale bardzo skutecznym działaniu. Dziękujemy Wam bardzo. Dziękujemy. I do zobaczenia w kolejnym Zielnikowym Spa.